Estamos a tiempo. Za późno. A tak ci się podoba ten człowiek? Nie kwestionowałam twojego uczucia do Laïs. Nigdy jej nie kochałem, ale ożeniłeś się z nią z rozpaczy. Szukałem spokoju i chciałem o tobie zapomnieć. I ożeniłeś się. Nigdy nie przestałem cię kochać, słyszysz? Nunca dejé de amarte. A ja tak. Więcej tu nie przychodź. Przykro mi, że mieszkamy w tym samym mieście. Nie zrobiłam tego celowo. Jesteś okrutna. Gdybyśmy wyjaśnili wszystko na czas, nie doszłoby do tego wszystkiego. To ja cię szukałam i chciałam wszystko wyjaśnić. A ty uciekłeś i ożeniłeś się z Laïs. Krzyczałeś, że mnie nienawidzisz. Poza tym wyjechałeś do Europy na 5 lat razem z żoną. A ja zostałam tutaj sama. Co miałam robić? Żyć w tym poniżeniu? Nieszczęśliwa? O nie. Mam prawo zacząć nowe życie, bo nie jesteś moim mężczyzną na świecie. Odejdź i zostaw mnie w spokoju. Proszę odejść, Soledad dosyć na pana czekała. Uważałem, że to ona mnie zdradziła. Nie zrobiła tego. Nie wyszła za pańskiego brata z miłości. Na szczęście widzę, że wreszcie ktoś zajmie pańskie miejsce w jej sercu. Nic już pan na to nie poradzi. Kto tu jest? Hercules? Laïs? Co się dzieje? Dlaczego się boisz? Ratunku! Laïs, pomóż mi! Ciociu! Widziałam go. Kogo? Mojego męża. Przysięgam, był tutaj i mówił do mnie. Spokojnie, nikogo nie ma. Był tu, uwierz mi. Jego duch jest w tym domu. Uspokój się. Eugenia. Co ja mam z tobą zrobić? Nie chcesz spać, a już jest późno. Myślę. O czym? O nim. Czyli o kim? O tym panu. O jakim panu? O nim. Przestań mówić takie rzeczy. Połóż się spać. Nie jestem śpiąca. Już późno, połóż się. Wiesz, jak on się nazywa? Zostawmy ten temat. Do jutra. Do jutra. Śpij dobrze. Słyszy mnie pan? Proszę tu przyjść. Słyszy mnie pan? Niech pan tu przyjdzie. No
puedes darle crédito a tu To twoja wyobraźnia. W tym domu nie ma duchów. Uspokój się. Nie chcę, żeby Sebastian widział cię w tym stanie. Przepraszam, ale powinni panie na to uważać. Słyszeliśmy już różne dziwne hałasy. Myśleliśmy, że to ten podły Boris. Ale wiemy, że już to musi być ktoś inny. Też to słyszeliście? Nieprawda. Słychać kroki i widać cień, który schodzi do piwnicy. Czasem słychać też śmiech i zawodzenie. Niektóre noce są straszne, a kiedy księżyc się spełni, hałasy się wzmagają. Nie chcieliśmy nikogo tym straszyć, ale to prawda. Sama widzisz. Nie wierzę w ani jedno ich słowo. Ja też tu mieszkam i nigdy niczego nie słyszałam. Chcecie, żebyśmy się spakowali i uciekli? Daj spokój, tak było. Niczego tu nie widziałam ani nie słyszałam. Przestańmy o tym mówić. Ale koniec. Tylko wy tu straszycie. Zabraniam wam o tym mówić. Chcecie nas tylko zdenerwować. Wynocha. Powiedz wreszcie to, co chciałeś. Denerwuję się, bo czekałem z niecierpliwością na tę chwilę. Mów. Nie wiem, od czego zacząć. Chcę ci opowiedzieć koleję mojego losu. Zakochałem się kiedyś na zabój w pewnej pięknej kobiecie. Dałem jej wszystko. Moje marzenia, miłość. A ona mnie zawiodła. Opuściła mnie nagle i bez słowa. Przykro mi. Przeżyłem wtedy straszne chwile. I okropnie cierpiałem. Nie mogłem pozwolić, żeby ona tak ze mnie zakpiła. Rozkochała mnie w sobie, przywłaszczyła sobie moje pieniądze, marzenia, wszystko. I zostawiła mnie samego. Odeszła do innego. Przysiągłem sobie wtedy, że żadnej już nie zaufam. Chciałem się zemścić na wszystkich kobietach. Tak cierpiałem. Kiedy nas zranią, chcemy się mścić. A i tak nie odnajdujemy spokoju. Męczyłem się, dopóki ty się nie pojawiłaś. Zwróciłaś mi życie. Znowu uwierzyłem w miłość i marzenia. Me has hecho volver a creer en el amor. Me has devuelto las ilusiones. Ze mną stało się to samo. Por eso. Dlatego esta noche. Chcę cię prosić, żebyś za mnie wyszła. Quiero que seas mi esposa. Zostań moją żoną. Wersja polska dla TVN, ITI Film Studio. Tekst Olga Krysiak. Czytał Lucjan Szowajski. Solo sentimiento que viaja con el viento.
hoy nos une el deseo de volvernos a amar. Cuando nos une el deseo de volvernos a amar, sin mirar atrás y vivimos el deseo de volvernos a amar.